Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z remontu 60. Dzisiaj już zacząłem rozkręcanie, zdjąłem maskę, odczepiłem instalację elektryczną, no i teraz zabieram się, może odkręcę tutaj odważniki, później filtr powietrza, chłodnicę i dalej będziemy lecieć z osprzętem silnika. Chcę po prostu, żeby chciałbym dzisiaj wyjechać po prostu ośką. No i wiesz, i zostawić po prostu silnik tak jak podparty tutaj na początku i dalej się zająć, powiedzmy, zdjęciem głowic, no i różnymi rzeczami. No, któryś to już kolejny raz to rozkręcam, no ale co? Tutaj gdzieś, a cieknie mi chyba z filtra powietrza. Nie wiem, ta uszczelka jest chyba tutaj już kiepska i widać, że się poci. Myślałem, że to z pompy wspomagania, ale to chyba nie, ale to nie pompa wspomagania. Och. I tak to się prezentuje. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie, co wyjdzie jeszcze do zrobienia. O, coś się przewróciło. Dużo ludzi tam pisało, znaczy no nie pisało, kilka komentarzy było, dlaczego Stachu remontujesz, skoro silnik jest dobry. No ja nie wiem, czy jest taki dobry, no niby tam mówią, że ona takie ciśnienie to jeszcze jeździ, jak się kontrolka nie pali w ogóle, ale ja jestem z takich ludzi, że wolę mieć po prostu zrobione to i nie myśleć o tym, co będzie, jak nagle, nie wiem, spadnie ciśnienie do zera, czy coś innego się stanie na polu, a później w sezonie rozbierać ciągnik, denerwować się, że praca jest nieskończona, czy coś. W tym rodzaju, nie wiadomo, że ja nie mam jakoś tam nie wiadomo ile hektarów, no ale choćby nawet pracując na zmiany też to jest uciążliwe, że na przykład człowiek sobie zaplanuje coś do zrobienia, że tego dnia, nie wiem, powiedzmy zasieje 2 hektary pszenicy, a następnego dnia coś innego będzie robił, no a jeżeli powiedzmy wyjdzie tak, że ciągnik nie jest zdolny do pracy, no to już wszystko się obsuwa w terminach, a kolejne wolne są uwzględnione w grafiku, tak jak ja mam w pracy, no tak i tak wypada, no i muszę przyjść, nie ma, że tam jeden dzień mogę sobie, powiedzmy, wziąć urlop czy coś, ale nie więcej, wiadomo, że urlop, no to urlop, człowiek by sobie chciał odpocząć czy coś. A tak to po prostu trzeba wziąć na prace polowe. Teraz jest czas po prostu remontowy, żeby to zerknąć, zobaczyć w jakim to stanie jest, wyremontować i mieć z głowy na kolejne kilka lat, jeżeli się będzie po prostu dbało. Moim zdaniem te panewki, które były tam, bo mi się wydaje, że ten tutaj już był robiony silnik. Na pewno był robiony silnik, tylko że ktoś po prostu nie dopilnował tego i po remoncie silnika nie wymienił na czas oleju. No i opiłki, wiadomo, docierającego się silnika zrobiły robotę i porysowały panewki. I później jest efekt taki, że nie ma ciśnienia na układzie. Udało mi się już odkręcić chłodnicę. Teraz spróbuję zdemontować pompę wspomagania. To jest tego wałka kardana. Pompa siedzi. Co teraz tutaj można zdemontować? W sumie można by całą pompę wody można by odkręcić razem z tym, z wiatrakiem, bo cóż, termostat trzeba będzie rozkręcić.
Dobra, rozkręcimy może tu. A i tu może przy pompie. O. O panie, rdzy co nie miara. Ciekawe, czy nie trzeba będzie tego wymienić. O, jest termostat. Termostat, którego nie ma, znaczy mam, tylko że jest zdemontowany. To będzie trzeba jeszcze krytytkę uciąć. Trytytka, pasek będzie trzeba zluzować. Jaki to był? Tu był trzynastki chyba. Trzynastka. Dobra, jest. Dobra, tu mam. Trzeba by jakiś śrubokręcik puknąć trochę. Ta pompa chyba na silikon. Na silikonową szczelkę. Była. Aha. Stachu jeszcze z bloku nie spuścił, dobra. Ktoś się sam spuścił. Jak to się prezentuje? Pompa jest dobra. Nie ma co. Luksus jest, nie ma co ruszać jej. No, nie ma co ruszać, dobrze. Opaska mi gdzieś spadła. No, już odkręciłem tutaj dolot powietrza i tutaj do chłodzenia głowic. No, tutaj jest syfu. Zacząłem wykręcać wtryskiwacze. Jeden wtryskiwacz się tak prezentuje. Nie wiem, czy to uchwyci kamera. Coś takiego. Tu ktoś już silikonem gdzieś smarował, a drugi jest mokry, o. Czyli albo przepuszcza, albo coś, no nie wiem. Nie znam się. Zaraz będę wykręcał kolejne. No i zdejmiemy po prostu może głowicę jeszcze. O, cyk. Łapka. I siedzi. No ten jakoś w miarę, o, silikon jest dany. Silikon dany. Ej, nasi tu byli. Dobra, to... Witam was serdecznie, kamerzysta przyszedł, to można kręcić jak Stachu kręci 60. Dokładnie. Stachu kręci przy silniku. Nie. Bartek już mówi, że będzie kurde, co drugie słowo będzie K, jak będą się tak lecieć do kanału. Już dzisiaj byłem dwa razy w kanale. O, jest, mam. Jest. Zaraz roz... Ale, dobra. O. Mam, jest śrubka. Dobra, to i przy okazji już ręce uwalone. Tak. Powiedział, że będzie czysto. No właśnie, kto powiedział, że będzie czysto, to prawda. No i tutaj Stachu kręci. Zaraz się dostaniemy do serca, jestem ciekaw co tu się, co tu jest. Co to się stanęło, że brakuje mocy? Nie chcę powiedzieć. Bagier przyjechał. No to co?
Serce? Serce ściągane. Serce. Jakaś piosenka to była. Wiem, o co ci chodzi. Jaka też mi siadło. Coś. Jak to leciało? Serduszko puka w rytmie cza-cza. Dokładnie. W rytmie cza-cza. Pocałuj miły. I coś tam cza-cza-cza. Dobra. Próbujemy. O, jest i szwagier. Co ty się tak opierdzielasz zamiast pomagać? Przyszedł akurat. Tak. Już? Będzie coś tam? Nic nie będzie. Jeszcze do końca remontu sporo, żeby oblewać. Drugi wtrysk już był mokry, słodki. No oczywiście nasi byli, bo silikon czerwony musiał być. Bez tego to ani rusz. Czyli od kupna jej nie rozbierałeś całej, tak? Nie, no to nie. Nowe. No i chwila prawdy. O kurde, trochę jest syfo. Lał? Ale silikon był. Silikon był, kurde. O kurde, jeszcze pociekło. Trzeba. Jak to bez silikonu? Podstawa. Dobra, nie wiem co z tymi popachaczami. Dobra, dobra. Trzeba by je ułożyć. Tutaj. O, mokry. Mokry, trysklą. No tak, popiłem. Oho, śrubka poleciała jakaś. Jakaś poleciała, ale nie wiem jaka. No właśnie, też nie wiem. Dzwoni teraz. Nie wiem, nie znam się. Przyjdzie specjalista, to ci odpowie. Ale kto? Pedro? Nie. Mechanik? Mechanik. Pedro to się zna, tyle co. Tyle mi się wydaje, że lał, bo jest taki, widzisz. Ten też ten. Jest. Chyba najlepszy tłok jest ten. Ten tu jest chyba najlepszy. W sensie, wiesz, że nie. Może nie jest jakiś rozpalony, zobacz jaki gniazdo zajęli. Wyskiwacze nawet były na te, na silikon. Tak. Co ty gadasz? Na ten? Nie ma tragedii na tych tulejach, nie? I nie jest próg, widać. Nie, jest próg. Nie chcę się poprać, się. Jest, nie? No, delikatnie. No, tutaj jest. Ale na tym jest, zobacz. O, tutaj to na tym jest. Sporo. Tutaj to porównywalnie na tutaj, ten to. Tutaj mało co. Opa, a tu nie ma wcale. Ale taki ino. Mówię ci, ten jest najlepszy tłok. Dobra. Połki musisz w kartkę poukładać. Jak? Osobno? Może by powbijać, że który idzie, nie? Żeby ich nie pomieszać. Aha. Tak, tu one są, wiesz, już są na gniazdach tam, kurwa. Wyrobiłeś swoje, tak jakby te. Tu jest na wałku. No. One są tam ułożone, to może by się tak były podkładane, jak są. Czyli który jest którym, także musi być. Dobra. Nie pamiętam, że jak kurwa. Fiecha, niech coś tam wspominał. Dobra, przejedziemy, zobaczymy w górę. Jak już będziemy jechać? Rozrusznikiem bym mógł przekręcić. Tak, się przekręcić za koło. Lata tak? No tak, to się nie będzie latał, pierścieniem trzymałem. No ale widziałem jak na internecie jak brał to, że latał czy jak utłok w tulejta. No. Idę co zjeść. Ładnie. Kurde, to jeszcze nie ma nic. Chłopie, lasagna trwa i trwa. Od rana? Od rana jest. O Boże. Także nie wiem czy dzisiaj nie będzie kebab jeszcze. Co, jechać na Żytnia? No, albo na nowiny. O mój Boże. Dobra, to muszę uciąć kawałek dykturki i wbić te popychacze i ponumerować. Znaczy, no napiszesz, że od rozrządu czy jak i... No dobra.
Przecież się nie skrzywi, no bo jak? Jaki czy? Chyba, że dykturka jest tak twarda. Nie, przecież co to się odpier... Co to się stanęło? Uszczelka jest zdrowa. Zaczyna się. Tego jeszcze nie grali. Nie, no, nie ma szans, żeby to szło uszczelką. Były uszczelki są zdrowe. Jest ją, Karol. No, musiał leć z pryski. Albo wtryskiwasz po prostu nagle, że nie spaliło paliwa. To przecież ropa nie wytrzyje tak. Mi się wydaje, że to ropa po prostu. Wszystkie chyba nowe się. Tak się śmiałem, bo widzę, że... że to były niezłe kwiatki. Ale silnika nie rozbieraliście wcześniej, nie? Tak, no kiedy? No, nie zaciągaliście, jak kupiliście, nie? Nie. Takie gówno. Młody się zgubił. Ja wiedziałem, że coś żegocze. No bo to nie było tak. No ale że chodziła. Wspomagania nie ściągasz tego? Czy wody? Wziąłby to ten. Wygodnie by ci było kręcić. Co? Ten. Wspomaganie. Na razie co trzeba? No słuchaj, chciałem się do tego dostać. No, nie mogę się doczekać. Nie, nie mogę się doczekać. To chciałem zobaczyć. Ciekawe jak wyglądają. No pierścienki to pewnie już mają lozę też, nie? Jak już tyle wyrobił. Jeszcze 4 lata u ciebie, to wiesz. No i z progu, tu, ten najlepszy tu jest, nie ma progu takiego. Tu jest sporo, tu jest najwięcej, na tym jest progu. No tutaj? No. Uch. Na tym jest. No to pierścienie to... Tu prawie nie ma też. Nie, no jest, zależy w jakim miejscu, zależy no, w jakim miejscu. Ale tutaj najmniej jest. Albo jest był przegrzany, albo nie no niemożliwe, żeby się... No, przegrzać to się nie, raczej nie przegrze. To ten by powinien być przegrzany, bo tutaj najmniejsze ciśnienie wody idzie, nie? Bo jest najdalej od pompy. Najdalej, no. No i wyjechany jest przód. Ja na sportowo. Po szkole. Po studiach. Jakbyście nie wiedzieli, to robię inżyniera informatyki, bo się często pytacie, po jakiej szkole jesteś? A dobra, się nie chwal tego. Dokładnie. Przebierasz się i do roboty. No dzwoniąc na chałupę, mówię, rozbieramy. A tam trochę tu dubniemy, paść, to zobaczymy, co się będzie działo. No i tak się dzieje, że trochę bardziej zaczęliśmy rozbierać, bo chcemy się dokopać do rozrządu, zobaczyć jak to wygląda i jak wałek wygląda przede wszystkim. Zaciąga mętny, patrz jak obeki, kręcisz się na tym, a robota idzie. Jestem mistrzem driftingu, cieciu, skutki, nie leci, przekręcił się, zaświecił. Czemu jest taki niedobry? Zakręci do sklepu, bo nie było podejścia. To był dzwonek, ekstra klasa, zatrzymałem się przy kasa. Potrzeba ładna. Czyk, pauzuj, Piotruś. Kurwa, flex się leje. O kurwa. A ta się... Przez chwilę trochę się wylało, aż tak? Tak się wylało z niego? No! Kurwa, masz tutaj. Żeby się tak wylało z tego ustrojstwa. Trzeba tu zrobić porządek na półce, śrubki poukładać, bo... Silikon. Dobra, jest rozrząd wyjęty. Nie jest, no nie? Odrzutnik. Kurwa, odrzutnik plew jak kombajnie. Ty, zdrowe go! No co ma być niezdrowe? Ale? Zobacz, już jest luz. Ale to musi być. Nie, no taki nie może być. Tu lejki wywalone. A, tu na ten. No, no tak. Na koła. A, bo tu nie ma na przykład. Ale na tym jest. No jest. Czyli do roboty. Łożysko jest wyjebane. Łożysko, czy co to nie? To nie wiem, czy na łożysko. No łożysko jest. To nie widzisz? Łożysko? Aha, łożysko, no. Tu nie ma, bo tu nie ma łożysk, nie? Patrz, tu też, zobacz. A na łożyska jest wyjebane. I tutaj jest żegocze. A tu tak, to rażą to i tak będzie żegota, bo widzisz, musi mieć te swoje luzy. Nie? Ale tu, o, ale tak nie powinno być. O. No nie, bo łożysko wyjebane, to wiesz. No tutaj w pewności. Teraz będziemy zbierali na live'ach na łożyska do 60. Aj, nie, myślałem, że rożny będzie gorszy. Nie, no rażą to tam wiesz, co mi nie zabezie. A czekaj, weź no, masz szmatę? No jest. Zobaczymy, czy są jedna znaka. Nie, no musi być. Wiadomo, może być coś przestawione. Nie. Nie wiadomo. Może można zjechać go na znakach. Zaraz zobaczymy, bo baterię wymienił. Jeszcze trochę. O, jest, stop. Dobra. Tu się zgadza. O, jeden ząb tu jakby się nie zgadzało. Tu się zgadza? No nie, wiem. A nie, czekaj, dobra, jest, bo tu masz. Ale tu się nie zgadza. I masz dwa zjazdy. Czy jeszcze trzeba kręcić może? Bo tu się też chyba nie zgadza. No i tu masz chyba. Tu przekręć jeszcze dalej. Bo to trzeba chyba kilka razy. 18% baterii, co powiecie?
Zapowiada się ciekawy remont. No, prawdopodobnie rozrząd jest przestawiony o jeden ząbek, tak? Tak, no, nam się, tak nam się na wydaje. Na połowie wtryskowej o dwa ząbki, a na tym. Na wałku rozrządu o jeden. No i co, no, dobra. Kończymy. To jest. Kończymy i. Widzimy się w kolejnych odcinkach, jak będziemy już chyba gary wyciągać. Tak, to z panem mechanikiem. Z panem świetlanym. Świetlanym. Tego, co stawiał zabory na bizonie. Tak. Czyli... Kto widział, to widział. Dobra, czyli co? Pozdrawiamy wszystkich widzów i. Do następnego. Do live'a na niedzielę, bo nie wiedziałem, czy będzie film przed, czy nie. Jak będzie przed, to zapraszamy na live'a wieczorowego. Do zobaczenia.